to ja i witam was w pierwszym odcinku maratonu sylwestrowego. W tym odcinku pokażę wam moją kolekcję LPS. Niestety nie mam tu trybu zatrzymywania na aparacie, bo mama zabrała moją komórkę, opiekuje się mną babcia. Jak mama jest w pracy. Jestem z babcią. A więc teraz zaczynamy od kółka. Tutaj mamy 3 kiteny. Anię, korę i kremówkę. Dalej są 2 tabikaty, czyli Lola, którą dostałam od mojego ukochanego Mareczka. I Marta, która u Zafiry to jest samczyk, to jest kocur, ale u mnie to koteczka. Marta. I nazywała się Kaśka, tak samo jak ta oto dziewczyna, ale zmieniłam jej imię. Żeby nie było ujednoznacznienia. Jeśli nie wiecie, co to jest ujednoznacznienie, to posłuchajcie sobie quizów o Barbie, bo na koniec jest wyjaśnienie, co to jest ujednoznacznienie u Barbie. Na Wiki Barbie. Na Wikipedii Barbie. Dalej jest tabikat z głową Shorthaira, czyli Fred. I jest to jeden z niewielu, chyba jedyny, nie orientuję się, pet shop, który ma włoski z włókna. To są 2 persy. Mówiłam na filmiku wczorajszym, uwielbiam napracowanki, chociaż wszyscy ich nienawidzą. Są to Lilka i pomarańczka. Lilka ostatnio zagrała Katina Sibera, czyli chłopaka, czyli piosenkarza, który nieuczciwie zdobywał fanów. Dalej, są tu 2, bo Winik się przewrócił. I Oliwcia też. No są 2 long hairy. Charles i Maciek. Maciek był jednym z moich 6 pierwszych, moich 8 pierwszych pet shopów. Także do tych 8 należał Wini, brat Wisienki. No właśnie, Wisienka tam stoi. Wisienka, Wisienka. Och, mamo. Cicho, musisz jakoś odpokutować te widy. Jeszcze przygotowałam dla ciebie niespodziankę. Jaką? Idziesz z Anią i Maćkiem na Sylwestra. Co? Zarezerwowałam już bilety. Dalej są 2 kiteny stojące. Czyli Kasia i Kuki. Pochodzą one z 2 różnych sklepów. Dalej są takie pół short hairy, ponieważ mają takie short hairy w innym kształcie. Nie, to nie są short hairy, tylko to także są chyba kiteny. Nie znam się tak dokładnie. To są kiteny, ale mają podniesioną łapkę. No te też mają, ale te stoją. Ale te siedzą. Tutaj są kotki z G5 i G4, w tych generacjach nie ma już short hairów, a więc są to Delilah, Claudie, maskotka mojego kanału i mentorka wszystkich młodych pet shopów, czyli Sugar Sprinkles, Jade Katkin, kotek z G5 z gazetki oraz mama i córka. I moje pierwsze koty z innego, kotki LPS innego kształtu niż kitten, tabikat i long hair, których mam najwięcej. Tu mam mojego pierwszego Destiny, którego dostałam od babci Krysi na święta razem z Korą i Fredem. I Kora zagrała w filmie o idę do toalety. Poczekajcie. Więc rzeczywiście trochę pogapcie pod sobą, a ja pójdę do toalety.
Dobra, wracamy. A Kuki się przewróciła. Dobrze. To mi gra Hejka Tulenka. I podobają mi się najbardziej piosenki z Hejki Tulenki. Icy Colors i Never Stop, Never Stop Believing. Autorstwa Sary Gunnarsson, Per Lindqvista i Georgia Nakasa. Dobrze. Pozdrawiam Cię, Lencia. Miłego Sylwestra. Ja ją pozdrawiam, bo to jest moja ulubiona youtuberka. I to jest także mój największy sukces w kolekcji, czyli pierwszy pop. Chociaż ja mówiłam, że nie lubię popów, ponieważ one są bardzo drogie, one są tak wychafalane. Takie śliczne unpopy i naprasowanki i G3 szczególnie są niechciane. G3 mają piękne oczka i wcale nie mają nóżek jak patyczki. Ja wczoraj zgłosiłam filmy Zafiry. Ja tego nie wrzuciłam. Tutaj są dzikie koty. Tygrys Tumbling Stripeford z G4 oraz samica jaguara oraz jaguarka, jak to powiedziałam. Jane Jagmore. Tutaj są króliczki. To są trojaczki, jak ciapcia, kłapcie i puchowy ogonek w Pietrusiu Króliku. Zaraz w następnej części Wam pokażę, jaki to jest bajka Pietruś Królik. Dalej jest... To one się nazywają Wanilka i on też Balenka. Wanilkę. Dają otwartki. Chloe. I Karotka. Dalej są bobry. Blusy Beaverton z G4 i Bonnie von Beaver z G5. Tutaj są świnki 3. Cleo, Sara i Różyczka. Tutaj są już zaczynają się zwierzątka bez odpowiedników. Jest to. Tutaj jest świnka morska, Kaja, którą dostałam na święta od babci Feli. Russell Ferguson, Jerzyk z gazetki, z bajki LPS. Tutaj lesbisa Kałaku, Lori Kukang. Dalia, ona nie jest zwierzęciem, tylko wróżką ogrodową. Słodkie wróżki zapraszają. Squeezy Gotti, czyli nasz autystyk z G5. Minka Mark, która była w paku z Sanirem Nevelą. Lei Young Panda. Hedgley Rocker. Jerzyk. Safarino Star, kupiłam ją razem z Jane Jagmore i także jest nosorożcem i jest G5. Sus Nailby, Ślimaczek. G5. Koko Pancernik z G4. Przepraszam. Cora Solis. Była ona jedną z moich pierwszych pet shopów. I kupiłam ją w 2014 roku na rozpoczęcie trzeciej klasy w szkole. To jest Oliwka, czyli struś, którego także dostałam od babci. Tak jest jak figielka, małpkę. I tutaj jest już ostatnie zwierzątko bez odpowiednika, czyli... Nie, już się skończyły. Dalej są dwie z rodziny lamowatych i to jest Hattie Lama,
oraz Nita Alpaka. To jest Lena Mary Mopton. Jest G5. I tutaj się już zaczynają pieski. Niestety jeszcze nie mam jamniczków w kolekcji, ale od nowego roku będę zbierać oprócz shorthairów równolegle jamniczki i inne pieski. Tutaj jest Roxy Bakterier, którą mam z gazetki LPS i jest G5. To jest oczywiście Zoe Trail z McDonalda. Czyli wyrodna mama Quincy'ego Gotti, która, jakby to powiedzieć, kocha inaczej. Kto oglądał ostatnio scenę drugiego odcinka Uśmiechu, wie o co chodzi. Tutaj są zwierzątka morskie. Rybka Ray Angelfish z G5. Beth Gill Turtle. Żółwik z G5 także z gazetki. Frogila Rana. Samiec żabki, czyli żabek. Z G4. Aqua, konik morski z G2, którego dostałem od babci. Krabik także z G2, on się nazywa Harold. I to się wzięło od tego, że jak już miałam 6 lat, to nagrywałam jeden odcinek serialu o LPS-ach. I tam na początku była piosenka ze Shreka, All Stars, w wykonaniu Smash Mouth, która stała się memem. Somebody once told me the world is going wrong me, I'm not doing a chance. I w nie kąpię się, wiadomo co. Nie będę tego mówić. I to jest, to była przeróbka z Rytem Kruszwilem. Tutaj jest rybek, czyli nasza rybka. Pochodzi ona z G5 i z serii Głodne Zwierzaki. Dalej jest Olive Ostrich, jak po niemiecku robiona. Nie ją daję jednak tutaj, ponieważ ona jest strusiem. I że musi być z innym strusiem. Już się tak przyzwyczaiłam. O Boże! Cała kolekcja się zrujnowała. I teraz pet shopiki będę musiała to sprzątać. Dobra, zostawmy. Tutaj już się zaczynają ptaki. Eddie von Kitt z najnowszego numeru LPS, numeru 6 z 2018 roku. 5 grudnia. To jest papuszka. Papuszka. I jest ona z G5. Dalej jest Lemo. Pelikan, który jest z G2 i dostałam go od babci w centrum adopcyjnym. I na końcu jest Rico, czyli pet shopik z G3, mam już dwa pet shopy z G3, którego kupiłam sobie, nie pamiętam jak, a chyba kupiłam sobie dzień przed tym, jak pojechałam do dentysty. Wtedy nagrałam ten serial o pet shopach ze Shrekiem. I to, ciekawostka, serial opowiadał o tym, że Dalia miała się opiekować Wanilką. I bawiły się w jakiś hop-hop kotek, czy coś w tym stylu. Mam bardzo dziwną wyobraźnię, jak mała. Dalej. Tutaj pet shopiki z G4, dokładnie z bajki LPS z 2012 roku. Tutaj są oczywiście Trójka braci Wisienki, naszych kochanych, i wujek Sanin, czyli mąż
cici Zoe, wiem, jak w Barbie Tajnych Agentkach. O, przepraszam, pan Z. Był Barbie Tajnych. Ale to jest ciocia Zoe i wujek Sunil. I oni są przyjaciółmi zmarłych tragicznie na kaszel rodziców. Nie, na zapalenie płuc. Rodziców Maćka. Tutaj jest też drugi Sunil, ale z gazetki. Trójka naszych Winicjuszy. Hej, hej, Wisienka, dzisiaj Sylwester, my też idziemy i będzie w telewizji Roxy Węgiel. Polno się na wietrze. Dlaczego tam dodałaś Pol, Wiktoria? Bo zrobiła takiego TikToka. Polno się na wietrze. Polno, żeby kim zechce. Dalej. Trzej Winików. Wszyscy z G4. Ten jest. Tego kupiłam na targu za 5 zł, tutaj ma nawet ślepioną naklejkę. On był jedynym pet shopem. Był jedynym pet shopem na całym jarmarku. Kupiłam go w listopadzie. On był jedynym pet shopem na całym listopadowym jarmarku. W Rybniku oczywiście. Zwini. To będzie mój pierwszy pet shop, gdyż ta szóstka przyszła później. Zostanę link, ale ona nie ma głowy. A, jeszcze jest Trip Hamston, który jest chomiczkiem i był w gazetce. To była moja pierwsza figurka z gazety. Bo te G4 kupowałam już jakieś, to są numery archiwalne. Jeszcze są mini pet shopy. Bo jednego już wyślę dzisiaj, hej, co tu Lęce. Lęce pachut oczywiście. Wanna be the special when you know, and I know, to put you down. A zaśpiewam Never Stop Believing. Tutaj jest Cypher i Fly Dragon. Wszystkie są z G5, bo już nie chcę mi się mówić. Cypher i Dragon był w paku z Inet Ladybug, którą tam wyślę, hej, co tu Lęce. I napiszcie mi w komentarzu, czy Lenka jeszcze robi pocztę, bo ja jestem nieogarnięta trochę. I tutaj są dwa kotki, które były w dwóch paku. Po prostu w smyku była taka straszna historia, że według reklamy na gazetce LPS, z tyłu gazetki LPS, po kupieniu pet shopu za 60 zł dostaniesz, po kupieniu pet shopu za 30 zł dostaniesz zabawkę. Nie, dostaniesz pet shopa kolekcjonerskiego. A co? Oni mi jeszcze kazali dopłacić 30 zł. Biedna babcia. Ona jest taka biedna, nie ma w ogóle hajsu. I ona w ogóle nie jest lordem Kruszwidle. Dobra, a ja z was zaśpiewam. I Ariana the Dragon ładnie śpiewam. You gotta believe in what you are. You're packing a feeling, turn a fight. You gotta believe in what you are. Hey, can't stop believing, can't stop, never stop believing. I know, get ya. Never forget back, never forget about. I see who, I love the baddest. Wanna be the special